Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 10. odcinku naszej przygody z grą NBA 2K19 My Career Damianem Brockiem. Tak więc przejdźmy tutaj do upgrade'u, tak więc trójeczki, przechwyty i siła aż o 2 punkty. No i będziemy silniejszym zawodnikiem przed, no myślę, najważniejszym meczem jak na razie w tej karierze. Tak więc zagramy sobie w klubie LA. Będziemy musieli pobić Markusa Younga i jego Spurs i zdobyć ocenę B+. Tak więc do roboty! Greetings, y'all. I'm your host, Ernie Johnson. Kenny the Jet Smith is here. So is Shaquille O'Neal. This is the NBA on 2K Sports. Tonight, it'll be the San Antonio Spurs going up against the Los Angeles Lakers. Looking at the Lakers, they're not satisfied with the record over the last 10 games. Under 500 basketball, just not good enough. Looking to improve tonight. Luck, Marcus. Please. Enjoy your first and last game in the league, chump. No dobra, zobaczymy, czy to będzie mój pierwszy i ostatni mecz w NBA. Początek meczu. Ja ci jeszcze pokażę, Markus. Pierwsza akcja. Biorę tutaj Paula Gasola na plecy i no, pokazał mi jednak, że NBA to jest całkiem inna liga, że chińska liga nie może się równać w ogóle z NBA, ale pierwsza akcja, w której zdobyliśmy punkty, bardzo ładnie sobie poradziłem pod koszem. Tutaj nawet jump shoot, proszę bardzo, i perfect release daje nam kolejne punkty. 1400 fanów jeszcze za tą akcję zdobyliśmy. Los Angeles Lakers już wygrywa, prowadzi 2 punktami, jest przechwyt i łatwa droga do kosza. Wsadzamy piłkę jedną ręką i wychodzimy na 4-punktowe prowadzenie. Znów pod koszem tutaj próbujemy i proszę bardzo, świetne zachowanie, post move doprowadził do zdobyczy kolejnych punktów i tutaj już końcówka pierwszej kwarty i prowadzimy 13-9. Druga kwarta, znowu bierzemy Paula Gasola na plecy, oddajemy piłkę, jest zasłona, Lonzo Ball, co wymyśli Lonzo, proszę tutaj o podanie, oddajemy piłkę Correyowi Harrisowi, nie ma punktów, ale jest zbiórka ofensywna i jeszcze ponowienie tutaj akcji, punkty z drugiej szansy i już 10 punktów na naszym koncie ze 100% skutecznością, 5 na 5 z gry. Mój popisowy numer i jeszcze faulowany przez Gasola, tak więc będą 2 rzuty osobiste. Myślę, że na razie ten aspekt gry będę musiał najbardziej potrenować, najbardziej wzmocnić, ale pierwszy rzut siedzi, drugi no niestety nie, myślę, że jeszcze dokupię sobie tutaj nową animację do właśnie rzutu i kończymy pierwszą połowę wynikiem 27-33, no i trzeba przyznać, że jak na występ w NBA w najlepszej lidze świata, Damian sobie jak na razie radzi bardzo dobrze. 11 punktów, 5 zbiórek, 1 przechwyt, 100% skuteczność, ocena B i plus 3 punktów. To już trzecia kwarta, fragmenty drugiej połowy, ale Gasol porobiony, kolejny perfect release i cały czas kontynuujemy 100% skuteczność. Ciekawe, czy uda nam się skończyć ten mecz również z taką skutecznością. A tutaj proszę bardzo, nad obrońcą jest dunk 2 rękami i 2,5 tysiąca fanów. Dziękuję bardzo, 15 punktów, 12 spod kosza. W tym momencie też mamy takeover i dzięki temu jeszcze mamy przechwyt. Tutaj myślałem, że będzie jednak lepsze zachowanie obrońcy, że dam asystę, jednak zatrzymał się na swoim obrońcy, no i niestety to, tak to wyglądało. A tutaj niesamowity blok, za co kolejne 1500 fanów otrzymaliśmy. Bardzo dobry defense naszej drużyny i nietrafiony rzut San Antonio. Ja tutaj niepilnowany kompletnie i tak jest, up and under. Wsad znów 2 rękami. Nie było bloku, ale jest zbiórka już numer 7. Żadnej asysty w tym meczu, a wiecie, że ja lubię też asystować. 12 punktów przewagi. I tutaj już na dużym spokoju możemy sobie grać, tak więc ja swoje popisowe numery. A tutaj prawie zgubiłem piłkę. Jeszcze oddaję Tomasowi, który daje mi pierwszą asystę w tym spotkaniu.
i 3 punkty. 15 punktów przewagi, 35-50, końcówka trzeciej kwarty. No, myślałem, że jeszcze zaliczę tą zbiórkę. Nie udało się, ale naprawdę na bardzo dużym spokoju będziemy ostatnią kwartę prowadzić. I zobaczmy asystę meczu. To była właśnie asysta od Ingrama do nas, gdzie skończyliśmy akcję wsadem z prawej strony kosza. Hold up. Hey, keep it tight. Don't let up on Marcus. You got that? Yeah, we clear. I understand. All right, man. Now look, let's bring this W home. Bring it in. Let's do it. Ready? Great. No i myślę, że posłuchamy się tutaj Harrisa i dowieziemy zwycięstwo do końca. I zaczynamy czwartą kwartę od asysty. Tutaj jeszcze nie pilnowany, ale ciężki rzut, ale proszę bardzo, jeszcze weszło. No i kontynuujemy 100% skuteczność w 13 minut, aż 19 punktów. Tak więc naprawdę bardzo dobry mecz. I kolejny przechwyt. Trzeci już w tym spotkaniu. Czy będzie kolejna asysta do Lonzo Bola? Tak jest. Trzecia asysta. No, z triple-double będzie bardzo ciężko. Nie będzie nawet double-double, bo to już końcowa spotkania. Jeszcze blok na Markusie Youngu. No i co, Leszczyku? I kto ci tutaj pokazał, jak się gra? I czyj to będzie ostatni mecz w NBA? Ja tutaj jeszcze spróbuję punkty rzucić w końcówce. I tak jest! Buzzer beater jeszcze na koniec tego spotkania. I tym samym kończy się sezon. I moim zdaniem naprawdę bardzo udany mecz. Big Tony. Hey, I didn't think I'd see you here. I'm here as a fan, not as a scout. Thanks for the show. Hey man, so what you think? Am I running yet? Hey, this is just the beginning, kid. But you're gonna have a lot of teams to choose from this summer. I'll make sure of it. Welcome to the NBA. Hey, thank you. No to co, chyba nie tylko mi podobał się ten występ, bo też naszemu staremu znajomemu, Big Tooney, scout NBA, który właśnie powiedział, że widzi dla nas miejsce w przyszłym sezonie w jakiejś drużynie NBA. No nic, tylko się cieszyć. Let's start with your name first. AI, what does that stand for? It's my name. No dobra, czyli co? Nasz Damian właśnie się ładnie przedstawił mediom, tak żeby wszyscy dobrze wiedzieli, jak się tak naprawdę nazywa. No i zobaczmy, jak tam badże, już prawie bruzer na naszym koncie. Posterizer już tutaj rośnie, 15 tysięcy będziemy potrzebować. Defensive stopper już prawie. Pierwszy batch zaliczony. Hustle rebounder też nie jest najgorzej. Dimer już tutaj powyżej połowy. No okej, okay, naprawdę nie jest źle. W sumie 15 tysięcy niecałe punktów. Bloki, szybkość, siła, coś takiego. 2,5 tysiąca monet na naszym koncie. No i właśnie rozpoczynamy. Free agency. Właśnie zostało otwarte, no to zobaczmy. Knicksi nas chcą najbardziej, Los Angeles Lakers oraz Golden State Warriors. No cóż, Knicksami myślę, no grałem dotychczas zawsze, tak więc myślę, że zrezygnujemy z tego klubu. Los Angeles Lakers, chciałbym zrobić karierę w MyGM tym klubem, tak więc też nie chcę, żeby to się powielało. Dlatego myślę, że pójdę do Golden State, no ale zobaczmy jeszcze inne drużyny. Jak to wygląda? Clippersi 17, kluczowy, rezerwowy, Netsi to samo, tutaj coraz mniej minut, 14, już rotacja, Magic, Wizards, Raptors, wszyscy tutaj, no powyżej 10 minut i tutaj na ławce, Denver i tak dalej, no nie, myślę, że weźmiemy tutaj Golden State Warriors, no i zobaczmy, co, jak to będzie wyglądało, co my tutaj mamy ciekawego, tak więc zaznaczamy Golden State, no okej, okay, tak więc A-Panel się z nami tutaj będzie dogadywał, tak więc bardzo spodobało im się to, co pokazaliśmy w tym ostatnim meczu sezonu właśnie w drużynie Los Angeles Lakers i widzą, znaczy, że mówią, że zasłużyłem na miejsce w lidze, tak więc dobra, zobaczmy detale kontraktu, tak więc oferują 1000 końców na mecz, 20 minut, bonus razy 1 i 4 lata kontraktu.
No dobra, spróbujmy się tutaj troszeczkę ponegocjować. Damy dwukrotny bonus. No i myślę, że wszystko tutaj się zgadza. No i dobra, no niestety. Chcą najlepszą i ostatnią ofertę od nas. No nie zgodzili się na półtorej bonusu. Spróbujmy, znaczy na dwa razy bonusu, spróbujmy półtorej. No uwaga, uwaga. O, shit. Co ty gadasz? To właśnie zawaliłem rozmowę z Golden State Warriors. No to cóż, myślę, że chyba tak po prostu musiało być. Kariery Damiena Brocka w NBA 2K, w którejkolwiek NBA 2K, zawsze muszą się skończyć w Nowym Jorku, tak jak w sumie w FM-ie, wszystkie kariery i tak kończą się w Polsce. Dobra, więc kontroferta, dają teraz 930 końców za mecz, ale 1.25 bonusu, o, nawet zwiększyli, 965 monet za mecz, 1.25 bonusu. No i dobra, mamy klub, mamy pierwszy klub w tej historii. What it do, youngin? Hey, appreciate you meeting with me. Yeah, you can thank my agent for that. Yeah? He happened to mention why I wanted to sit down? Nah, you know, just told me to keep an open mind. A co my tutaj mamy za spotkanie i co to za czarnoskóry jegomość? So you moving to a new spot? Oh, you know, a couple weeks back. I still remember my first check, man. Had a little Knicks logo on the top corner. Next day, I went out and bought me a watch all frosty. 3 weeks later, on the road in Miami, hit up Mansion Post game, and the next morning, woke up. Two in a large, gone. You heard her insurance? I thought I was gonna play forever. Like Vince Carter, collecting a paycheck and a pension. Last thing I remember was James Harden's grin. He hit me with that half cross, half carry thing he likes to do, and I'm waiting for the step back, and the next thing I see, black. Woke up in Cedars. Mama was sitting there with a Bible on her lap while the doctor told her that I had hypertrophic cardiomyopathy. Aha, czyli to jest były zawodnik NBA, który nabawił się kontuzji serca, znaczy chorobę serca i przestał grać. No dobra, gościu, ale co ty tak naprawdę chcesz? It was my identity, man. It was my reason. After that, man, I just spun out, you know? People try to reach out, you know, all the dudes from around the league that you'd expect. Oh, try to make me feel better, but I wasn't hearing them. Wasn't long before I was back in my mama's crib in Jersey. Same single bed, flat broke. It's amazing how quick the cheese melts. The humbling comes for us all. Matter of fact, I still remember the first time I saw you playing the Dykeman as a freshman. So cocky, you make LeVar Ball blush. Oh, all right. So that's why you took my ankles, huh? Man, I remember. People still send me gifts of that. That's why you so salty, huh? Man, you are competitive. Hey. I get it. No one likes to clown it. Man, the reason I did that, though, man, you was out there stealing my shine, man. I couldn't just relinquish the crown, man. It's Dykeman. I know, man. They never let you forget. Right? Man. So we good? Yeah, man, we good. All right. See, the real reason I'm here, man, I want to manage you. Okay. Ah. A, dobra, i wszystko jasne. Wyczuł potencjał i chce być naszym menadżerem. No dobra, zobaczymy, co ma w ofercie. I was coaching AAU and I was finishing up my finance degree. You know, I've been paying my dues. I don't know, man. Like... What's an undrafted free agent even need with a manager? You know, agent and lawyer got me covered. No. Listen, they're deal makers. I handle the day-to-day. I'm talking media, endorsements. For instance, how much you paying for this crib, huh? I don't know, six. Six. It's a new apartment building over on Park that's willing to let you live there rent-free if you just mention them on social media. I got a car dealership and a furniture warehouse that's willing to do the same thing. That's a new crib and a new car gratis. I mean, it might not be glamorous, but listen,
You gotta think about this. Do you want to be the kid with the frosty wrists? Or the one with the diversified portfolio, huh? Look, our paths wouldn't even pass a sobriety test. But we made it back. The survivors. The real ones. Just imagine what we could do together, man. That's all I'm asking. Just imagine it, man. No dobra, ostatnio w sumie, jak podpisywaliśmy taki ustny kontrakt z tym gościem od social mediów, nie za dobrze się to skończyło, tak więc Damian, ja mam nadzieję, że dokonasz rozsądnej decyzji. Hey, you know what? I don't have to think about it. I'm in. No i proszę bardzo, nie musieliśmy zbyt długo czekać, Damian od razu zaakceptował tą ofertę. No w sumie, tak wam powiem, że nie najgorzej to wyglądało z tej perspektywy, którą naświetlił nam właśnie nasz nowy agent. No i dobra, dostaliśmy już wolną rękę, ale moi drodzy, to by było już wszystko w tym odcinku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne wieści z naszej kariery, gdzie zagramy pewnie ten mecz z Atlantą. Trzymajcie się, do zobaczenia, siemano!